musicie sobie napisać sami, jeżeli chcecie, ale stroną tutaj nie wiem, czy jest. Czy państwo jako radni jesteście stroną, czy jesteście legitymowani i uprawnieni do tego, żeby w ogóle wnieść taką skargę? To w takim razie podtrzymuję mój wniosek. Panie radny Kowalczyk, jeszcze 15 minut. Proszę usiąść. No ale no, dokończyć muszą sesję, powiedziały. No. I skończymy, bo już koniec. O informacje tylko jeszcze raz. Proszę. Proszę, wniosek pana radnego w sprawie wniesienia skargi do rozstrzygnięcia wojewody w sprawie uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia burmistrza. Proszę, głosujemy. Kto jest za pozytywnym wnioskiem pana radnego? Dziękuję. Kto jest przeciw zgodnie ze statutem i kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Czyli głosowało 10 radnych za 8, przeciw 2. Dziękuję. Proszę państwa. Jeżeli mogę jeszcze pani przewodnicząca zabrać głos, bo chciałbym takie jeszcze 3 sprawy poruszyć. Tutaj w uzupełnieniu tego tematu, o którym pan radny powiedział, chciałbym też państwa radnych poinformować, wszystkich, bo też pan przewodniczący mówił o tym, że nie ma wiedzy odnośnie tego, że takie toczyło się postępowanie nadzorcze przed wojewodą śląskim. I tutaj chciałem odczytać to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku. Tutaj też widzę dekretację pani burmistrz w tym rozstrzygnięciu nadzorczym, dekretację na Radę Miasta, więc państwo jako radni musieliście dostać takie rozstrzygnięcie 8 sierpnia. I treść tego rozstrzygnięcia jest następująca. Stwierdzam nieważność uchwały numer 486/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel w całości jako sprzecznej z artykułem 2 i artykułem 7 Konstytucji RP w związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i artykułem 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Podsumowanie tak naprawdę tego rozstrzygnięcia nadzorczego sprowadza się do tego, że uchwała w sprawie obniżenia wynagrodzenia burmistrza, której uzasadnienie ma charakter pozorny, a zatem uchwała podjęta z naruszeniem konstytucyjnych zasad państwa prawa i jawności życia publicznego oraz zaufania do organów administracji publicznej, należy niewątpliwie ocenić jako podjętą z istotnym naruszeniem prawa. Tak jak to zostało podczas głosowania nad tą uchwałą, było to państwu wskazywane, że obniżka wynagrodzenia nie ma na celu dostosowania obecnie otrzymywanego wynagrodzenia przez burmistrza do intencji ustawodawcy i treści rozporządzenia, a jedynie było, tak jak tutaj to wojewoda śląski podzielił, czynnością pozorną. Uchwała nie miała na celu obniżenia wynagrodzenia i dostosowania do rozporządzenia obecnie obowiązującego, a jedynie było czynnością pozorną ze strony Rady i ze strony Rady Miasta. Państwo radni chcieliście ukarać panią burmistrz za rzekome niewłaściwe decyzje personalne, tak jak to zostało wskazane w uzasadnieniu, natomiast tak naprawdę czynności te były pozorne, dlatego że te decyzje nie były błędne i z tego tytułu nie można obniżać wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny. A Rada Miasta i państwo jako radni świadomie naruszyliście w sposób istotny prawo i konstytucję. Tak, konstytucję państwo naruszyliście, podejmując uchwałę tej treści. Natomiast w uzupełnieniu jeszcze, w związku z tym, że wojewoda śląski rozstrzygnął i stwierdził nieważność tej uchwały podjętej przez państwa, pani burmistrz będzie otrzymywała wynagrodzenie dostosowane do rozporządzenia obecnie obowiązującego, czyli będzie ono obniżone o 20%. Natomiast państwa działaniami doprowadzono do tego i podjętą uchwałą, że obniżono to wynagrodzenie o 55%. Przez co pani burmistrz otrzymywała wynagrodzenie w wysokości około 3500 zł. Więc to jest, wojewoda stwierdził, że w tym zakresie te działania były działaniami niezgodnymi z konstytucją i z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. I jeszcze druga rzecz, którą chciałbym państwu przedstawić, bo to jest akurat świeża rzecz, ponieważ otrzymałem dzisiaj uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w
Katowicach z dnia 14 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem. Uchwała dotyczy tej uchwały, która była podejmowana 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie, gdzie burmistrz miasta Lędziny złożył projekt zmian w budżecie, natomiast Państwo jako radni złożyliście autopoprawki, poprawki, zmiany do tej uchwały. Treść uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej jest następująca. Uchwała nr 517 przez 2018 w paragrafie pierwszym stwierdza się nieważność paragrafu pierwszego i drugiego oraz załącznika nr 1 i nr 2 uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na rok 2018 w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetu. Punkt pierwszy w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 6016 drogi publiczne gminne w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna. My to mamy na tabletach, panie mecenasie. W dziale, ale ja to odczytuję też państwu radnym i też mieszkańcom. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w zakresie wydatków bieżących w grupie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 35 tysięcy zł z powodu dokonania przez Radę Miasta Lędziny z własnej inicjatywy zmian w budżecie Miasta Lędziny przekraczających zakres zmian zaproponowanych przez burmistrza miasta Lędziny, czym naruszono artykuł 233 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 60 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W konsekwencji tego w paragrafie drugim uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustala, że budżet miasta Lędziny na 2018 rok w części dotkniętej nieważnością poprzez zwiększenie planu wydatków budżetu w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju od ulicy Jagiellońskiej do wiaduktu w wysokości 55 tysięcy. W uzasadnieniu tej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że w świetle powyższego Kolegium uznało, że Rada Miasta Lędziny, dokonując w przedstawiony sposób zmian w budżecie Miasta Lędziny, naruszyła w sposób istotny obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Zgodnie z brzmieniem artykułu 233 punkt 3 ustawy o finansach publicznych inicjatywa sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli burmistrzowi miasta Lędziny. Tak samo przepis artykułu 60 ustęp 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje wójtowi wyłączne prawo do zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Tym samym, szanowni państwo radni, stan na dzień dzisiejszy jest taki, że Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Rady Miasta Lędziny z maja 2018 roku, gdzie był zmieniany budżet. W sposób bezprawny dokonano korekt tej uchwały i w konsekwencji przegłosowano tą uchwałę. Pomimo tego, że były państwu zgłaszane uwagi i zastrzeżenia co do tego, że nie zachowano procedury, a podejmowane uchwały są wadliwe, państwo świadomie głosowaliście za tymi uchwałami, mając w pełni świadomość tego, że uchwały będą nieważne, czym uniemożliwiono tak naprawdę dalsze funkcjonowanie gminy, dlatego że gmina nie mogła przez ten czas i nadal nie może prowadzić inwestycji w zakresie zagospodarowania środków, które były wolne w tamtym czasie, a miały być zagospodarowane na inwestycje, o ile tutaj oczywiście nie chcę wskazywać na co konkretnie miały być te środki przeznaczone, bo nie mam wiedzy, natomiast miały być zagospodarowane. Niestety to nie zostało zrobione. I jeszcze kolejna rzecz, szanowni państwo radni, chciałbym wskazać na jedną rzecz, ponieważ pojawiały się też głosy takie, że pani burmistrz nie dostała absolutorium. W czerwcu 2018 roku była podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lędziny za rok 2017. Państwo głosowaliście stosunkiem, teraz już nie chcę wprowadzać w błąd, natomiast było, z tego co pamiętam, 7 za było i dokładnie tak, 5 za było absolutorium, za udzielenie absolutorium, 7 było przeciw.
Pojawiały się głosy po tej sesji czerwcowej, że pani burmistrz nie otrzymała absolutorium. Natomiast chciałbym państwa uświadomić w tym, że udzielenie absolutorium jest podejmowane uchwałą bezwzględną większością głosów. A zgodnie z tym musi być, skoro państwa jest 15 członków Rady Miasta, to musi być 8 głosów za lub 8 głosów przeciw. Jeżeli sytuacja dochodzi do sytuacji takiej, w której za było 5, natomiast przeciw było 7 głosów, to zabrakło tego jednego głosu. I konsekwencją tego jest to, że państwo radni nie podjęliście jakiejkolwiek uchwały ani za, ani przeciw udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lędziny. Na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że pani burmistrz w ogóle nie ma ani za uchwały podjętej, za udzielenie absolutorium, ani przeciw. Więc twierdzenie, że Rada Miasta nie udzieliła burmistrzowi miasta Lędziny absolutorium, jest błędem, dlatego że uchwała w żaden sposób nie została podjęta ani o treści za udzieleniem, jak i o treści przeciw udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta Lędziny. Tyle. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panie mecenasie, ale to pan pod względem prawnym pilnuje naszych sesji, prawda? Tak, ale nie głosowanie. Ale powiedzieć wtedy, prawda? Ale Pani Aniu, nie mówię do Pani, rozmawiam z Panem mecenasem. Jeżeli Pan mówi, że jest nieważna, prawda? Znaczy, trzeba było wtedy powiedzieć. Nie, Pani Przewodnicząca, no. Ja powiedziałem tylko tyle, że ta uchwała nie została podjęta. No to trzeba było powiedzieć wtedy. Dopiero Pan mówi po ilu? 3 miesiącach? Pani Przewodnicząca, z tego co pamiętam, Pan Przewodniczący Rudol, on wtedy nie odczytywał tej uchwały jako podjętej i ona nie została wysłana też nigdzie, ta uchwała, bo tutaj Biuro Rady Miasta zachowało się prawidłowo i nie wysyłało nigdzie tej uchwały, nie został też nadany żaden numer. Ja tylko nie mówię tutaj, nie mam żadnych zarzutów do Rady Miasta, tylko ja mówię o tym, że pojawiały się takie głosy na zewnątrz co do tego, że burmistrz miasta nie uzyskało absolutorium. Ja tylko chciałem wyjaśnić i sprostować, że w konsekwencji głosowania, wskutek nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, Rada Miasta w ogóle nie podjęła tej uchwały w żaden sposób, o żadnej treści. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze odnosząc się tutaj, panie Tomku, przed panem do tego RIO, przepraszam, do uchwały, czyli jest 55 tysięcy na 900 gospodarka komunalna, ochrona środowiska, czyli to może zostać na przykład na kotły, w tym rozdziale to zostaje, ale te 115 tysięcy zostaje na strefach aktywności fizycznej w takim razie. RIO nie zakwestionowało tego 115, tylko 55. No trzeba było wszystko odczytać. No. Tylko wiosenną i to co było na straży jest 55 tysięcy w tej części. Ja odczytałem treść uchwały podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ale tylko jest 55 tysięcy, a 115 zostaje na strefach aktywności fizycznej, bo było razem 170 tysięcy. Czyli na tym, czyli również na Zamościu, gdzie miał być plac zabaw robiony. Czyli zostaje na tym, co pani mówiła. Nie, zostaje 115, nie, aktywności fizycznej tak, zostaje i te pieniądze tak, są nierozdysponowane. Proszę państwa. Strefa aktywności ruchowej, było przesunięcie wysokości 170 tysięcy. Tak. W związku z tym, że weszliście w moje kompetencje i chcieliście jeszcze dokonać niezgodnie z klasyfikacją, którą przedstawiłam, na inne zadania, patrz wiosenna i OSP, to okazało się, że państwo nie mieli prawa. Państwo nie mają prawa wchodzić w kompetencje burmistrza, co zostało odczytane przez pana mecenasa. Na strefę aktywności ruchowej, owszem, nie ma 170 tysięcy, jest 115 tysięcy, ale zgodnie z propozycją burmistrza. Nie, proszę pana, pan się nie zgadzał w ogóle na te 170 tysięcy. Na 170 tysięcy na strefę aktywności państwo nie wyrazili zgody. I no tylko tyle. I o to chodzi, proszę państwa. Proszę panie Tomaszu. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się będę upierał przy tym, że no nie złamaliśmy prawa, a mianowicie z jednej prostej i prozaicznej przyczyny. Mieszkańcy, znaczy my jako radni wnioskowaliśmy o inwestycje ważne dla mieszkańców, o inwestycje, które prosili mieszkańcy. I tutaj mieszkańcy prosili poszczególnych radnych o to, o wykonanie inwestycji na ich terenach. I to nie jest tak, że my sobie sami z siebie wyskoczyliśmy, że wymyśliliśmy sobie jakieś inwestycje. To są inwestycje, o które prosili nas mieszkańcy.
My na sesji wyraziliśmy swoje zdanie, że w imieniu tych mieszkańców prosimy panią burmistrz, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. A zostało to w jakiś sposób tutaj propagowane, że my jesteśmy przeciwko inwestycjom. No gdybyśmy byli przeciwko inwestycjom, to byśmy po prostu zagłosowali przeciw, nie składając swoich propozycji. A myśmy złożyli konkretne propozycje tutaj do budżetu, o które prosili mieszkańcy, zgodnie z ich oczekiwaniami. I ja w tym momencie, no z mojej strony mogę tak prosić i wnioskować o to i powtórzę mój wniosek wtedy ze strony mieszkańców, przykładowo o wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Jagiellońskiej, które zabezpieczy dzieci. No, jakbym tak panie radny, i ogrodzenie razy... będzie. Nie wiem, czy pan zauważył. 20 Mało metrów. Tego, byli tu mieszkańcy, którzy was prosili i też oczekiwania Zamościa, żeby zrobić tą inwestycję. I to też było oczekiwanie mieszkańców. Mieszkańców może jest wielu. My reprezentujemy wszystkich mieszkańców. Może nie z pana okręgu. A to nie ma znaczenia, ale do mnie przyszli konkretni ludzie, o których proszę. Ale państwo nie wzięli pod uwagę oczekiwań tych mieszkańców, którzy tu przez 3 godziny na państwa decyzję czekali. I ja dziękuję, już nie dyskutujmy, bo naprawdę zakrywanie się, że wy jesteście za mieszkańcami, to naprawdę jest to przykre. Za inwestycjami i mieszkańcami. Oczywiście, popieram to. Panie Robercie, pan już nie, bo już czas, bo dziewczyny już musimy kończyć. W takim razie, proszę państwa, jeszcze w tym punkcie, jesteśmy w punkcie komunikaty, nie, wolne wnioski, oświadczenia radnych cały czas. Przechodzimy do punktu 12, komunikaty i informacje. Proszę państwa, informacja. Do 17 września do godziny 9 w zamkniętej i podpisanej kopercie 2 egzemplarze oświadczenia majątkowego. Szkolenie RODO, propozycja jest 7 września 2018 roku, godzina 9. Godzina 9, bo odsunęłam mikrofon. Tak, to jest propozycja, tak? Tak, następnie jest informacja, dzisiaj otrzymałam to przed sesją, zaproszenie na ceremonię zawieszenia wiechy z okazji zakończenia wykonania głównych elementów konstrukcyjnych mostu na nowym węźle drogowym. Uroczystość odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku, piątek o godzinie 12 w Lędzinach na placu budowy, czyli jutro. Informacja bardzo późno przyszła i również następna informacja, która też dzisiaj wpłynęła. Szanowni państwo radni, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić szanowne panie radne i szanownych panów radnych na uroczystość zakończenia zdrowego lata 2018 w Lędzinach, które odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku na terenach sportowo-rekreacyjnych odkrytego basenu kąpielowego przy ulicy Stadionowej. I tu jest z poważaniem pani prokurent Elwira Osoba. I jest harmonogram. Proszę państwa, to będzie na plakatach, żeby nie przedłużać, bo i proszę państwa, ktoś ma jeszcze jakieś komunikaty, informacje? Dobrze, w takim razie przechodzimy proszę państwa do punktu 13, zakończenie. Dziękuję wszystkim państwu radnym za udział w sesji. Dziękuję pani burmistrz, pani sekretarz, pani naczelnik, panu mecenasowi, paniom z Biura Rady Miasta za pomoc w przygotowaniu sesji i wobec wyczerpania porządku obrad, działając na podstawie paragrafu 26 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, zamykam 63 obrady sesji Rady Miasta Lędziny. Dziękuję państwu.